Siema, jestem Pakiela, to jest szybki update z dnia 10 września 2024 roku, więc zaczynajmy. Mamy nową kolekcję tygodnia, jest to kolekcja Saint-Denis, składająca się z koniaku, pierścionek z diamentem oraz rubinowych kolczyków o wartości $85. A w stajni mamy promocję na konie wierzchowe oraz na mustangi. Również mamy promocję na wóz łowcy nagród oraz na oznaczenia, a w katalogu mamy promocję na kapelusze. Mamy promocję na poncza. Również mamy promocję na stroje łowców nagród. Również mamy limitowaną odzież w tym miesiącu. Również mamy darmowy strój społeczności na ten miesiąc. Więc tak prezentuje się strój społeczności. A u rusznikarza mamy promocję na strzelby oraz na style do strzelb. Mamy promocję również na pasy na broń. Oraz na bolas. Mamy również promocję na wariant łowcy nagród do rewolweru Lemat. A u pasera mamy promocję na bolasy oraz na noże do rzucania. Prestiżowa licencja łowcy nagród jest tańsza o 5 sztabek złota. Za ściganie legendarnych i niesławnych przestępców otrzymamy 2 razy więcej dolarów, złota i punktów doświadczenia. Zwykłe misje poszukiwania przestępców zapewniają 2 razy więcej dolarów, punktów doświadczenia i punktów doświadczenia roli. 2 razy więcej dolarów i punktów doświadczenia roli i punktów doświadczenia kart umiejętności za wydarzenia łowcy nagród w grze swobodnej. Jeśli weźmiecie udział w tych wydarzeniach, otrzymacie dodatkową parę czarno-białych czapsów Shaffer. Dopadnięcie niesławnego przestępcę, żeby otrzymać 3 silne toniki oraz 50 sztuk amunicji dum-dum do karabinów powtarzalnych. Jeśli dorwiecie legendarnego przestępcę, dostaniecie 3 bolasy ze zmierzchnicą. A za ukończenie wyzwania dnia łowcy nagród przez 3 dni z rzędu zdobędziecie jasnobrązową czarną kurtkę Levit. Nagrody te można uzyskać do 30 września. W tym tygodniu, czyli od 10 do 16 września, za schwytanie co najmniej 3 przestępców, otrzymamy 3 bolasy Gravesend. Oczywiście wszystkie zniżki nagrody zostaną dostarczone w ciągu 72 godzin od ukończenia zadania. Za branie udziału w serii wyróżnionej otrzymamy 4 razy więcej doświadczenia. A jeśli chodzi o serię wyróżnioną na ten tydzień, to od 10 do 16 września, jest to ekstremalna seria Zawodowca 2. Jeśli zdołacie zwyciężyć w serii wyróżnionej do 30 września, otrzymacie też czarny kapelusz Dilhey. Więc to byłoby na tyle. Jeśli o czymś zapomniałem, dodam to do opisu. Więc wbijajcie na Discorda, link w opisie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć.